Przybyli, znaleźli czas, żeby w rozlicznych obowiązkach, czasami służbowych, być tu dzisiaj z nami. Na 10. Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Magiczny Mikrofon. Proszę Państwa, festiwal ma swoją tradycję, bo 10 lat zobowiązuje. Dlatego cieszymy się bardzo, że wokół festiwalu jest tyle bardzo dobrej, ciepłej, pozytywnej atmosfery. Festiwal zgromadził wielu przyjaciół, o czym się dzisiaj przekonamy, ponieważ przewidujemy liczne niespodzianki, bardzo sympatyczne takie wydarzenia, które dzisiaj będą miały miejsce. I mam nadzieję, że tu wszyscy obecni i ci, którzy jeszcze do nas dojeżdżają, bo są takie warsztaty z daleka, pozostaną do końca, czego byśmy sobie bardzo życzyli. Czym byłby festiwal bez uczestników? Dlatego witam bardzo serdecznie wszystkie warsztaty i placówki, które przyjęły zaproszenie do dzisiejszego konkursu. Witam bardzo serdecznie tutaj piątkę dzisiaj najważniejszych osób, członków jury. Pani Anna Czapska, witam serdecznie. Pani Dorota Tomaszewska, witam jury. Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na część konkursową. Jako pierwsi na scenie wystąpią uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej z Kętrzyna, którzy są z nami już po raz 8 na festiwalu. Przywitajmy zespół w składzie Ewa Duda, Katarzyna Przygódzka, Katarzyna Nadrak i Sylwia Sarnecka. Dawa dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawa dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz. Dawa dziewczyno, minęło tyle lat. Dawa dziewczyno, by tamte przemać świat. Ach, pokaż mi swe piękno. Warsztaty terapii zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim zostały utworzone przez Radę Powiatu Węgorzewskiego, natomiast organem tworzącym warsztaty jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Empatia.
no, był to wysiłek wielu instytucji, żeby te warsztaty utworzyć, żeby one zaistniały. Tutaj wielki ukłon dla gminy Budry, ponieważ to oni przekazali w użyczenie część szkoły w Olszewie i tak te warsztaty już funkcjonują 12 rok. Natomiast Magiczny Mikrofon, Festiwal Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Piosenki już funkcjonuje 10 lat. Jest to wielkie wydarzenie, no się na stałe wpisał już w kalendarz imprez placówek dziennego pobytu osób niepełnosprawnych. Jak tutaj widzicie Państwo, udział biorą warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe, domy pomocy. Naliczyłam chyba je 15 czy 16 w tym roku. Ale jest to naprawdę wielka sprawa. Jest to jakby zwieńczenie pracy terapeutów w tych warsztatach. Tutaj na tej scenie, jak widzimy, z czasem z tremą, czasem bardzo otwarcie występują artyści z tych warsztatów i pokazują, czego się uczą i jak można spędzać czas w tych warsztatach terapii zajęciowej. Oczywiście nie są to jedyne zajęcia w warsztatach, ale to właśnie zaprezentowanie się na scenie jest bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych, bardzo ważne jest ta rywalizacja również. Także no, cieszymy się bardzo, że taki festiwal istnieje właśnie tu w Węgorzewie, już 10. Myślę, że i on się rozrasta, jak widać. Są warsztaty, które biorą już udział 10 razy, jak w Gołdapie, gołdapski warsztat terapii zajęciowej. Natomiast jak Górowo, to drugi raz u nas jest, ale już kto raz przyjedzie, to już przyjeżdża zawsze. Także cieszę się bardzo, że taki festiwal właśnie tu w Węgorzewie może istnieć. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że możemy się spotkać już po raz 10 w Węgorzewie na festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych Magiczny Mikrofon. Festiwal ma już swoją tradycję, ma przyjaciół, bo przyjeżdżają do nas warsztaty, dzisiaj są obecne, które już były 9-8 razy uczestnicy z tych warsztatów. Także cieszymy się, że mimo zajęć, odległości od Węgorzewa znajdują czas i mogą przyjechać, żeby się pokazać na dużej scenie. Mam nadzieję, że festiwal będzie miał swoje dalsze edycje, że będziemy mogli gościć placówki i warsztaty terapii zajęciowej z innych miast. Cieszę się, że w tym roku dopisała tak bardzo ilość gości, których zaprosiliśmy, gości specjalnych, którzy są fundatorami wielu ciekawych nagród. Chcemy wyróżnić, nagrodzić warsztaty i uczestników, którzy byli, tak jak powiedziałam wcześniej, 8-9 razy. Chcemy również wyróżnić dzisiaj szczególnie wykonawcę, czy wykonawców, czy zespół, który szczególnie się spodobał dzisiejszej publiczności. W tym celu mamy przygotowaną sympatyczną nagrodę publiczności, która już zwieńczy festiwal i na koniec nagród zostanie wręczona. Myślę, że kolejne edycje, kolejne lata z Magicznym Mikrofonem będą równie barwne i ciekawe i takie dni jak dzisiejszy zapadną w sercach i pamięci obecnych tu osób i przyszłych uczestników. Pani kierownik, że pozwoliła nam oceniać warsztat, a nie
samych uczestników, bo byłoby bardzo trudno, chociaż i tam było trudno. Jak spojrzycie tutaj na jurorów, to już dwie osoby bez włosów jest. Pierwsze wyróżnienie w 10. jubileuszowym Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Magiczny Mikrofon otrzymuje warsztat terapii zajęciowej z Olecka. Zapraszam na scenę reprezentanta. Kolejne wyróżnienie otrzymuje warsztat terapii zajęciowej z Filip Rowa. Wielkie brawa. Kolejne wyróżnienie Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Brawa. Zapraszamy na scenę warsztat terapii zajęciowej z Kolna. Poprosimy na scenę warsztat terapii zajęciowej z Rynu. Kolejne wyróżnienie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie. Brawo. Poprosimy na scenę panią Dorotę Tomaszewską i Jakuba Kokochę, członków jury, o wręczenie kolejnych wyróżnień. Zapraszamy warsztat terapii zajęciowej z Górowa i Łowackiego. Zapraszamy Środowiskowy Dom Samopomocy z Rynu. Zapraszam warsztat terapii zajęciowej z Ełku. Zapraszamy warsztat terapii zajęciowej z Mikołajem. Zapraszam Powiatowy Dom Samopomocy z Węgorzewa. Zapraszamy warsztat terapii zajęciowej z Tetrzyna. Daję głos panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący ogłosi wynik konkursu. Pozwoliliśmy sobie, pomimo tego, że ocenialiśmy warsztaty, wyróżnić jedną osobę oddzielnie. To będzie taka nagroda specjalna od organizatorów i od jurorów. I taką nagrodę dostaje pani Jolanta Jotko z Mrągowa. O niestety tak, uczestnicy musieli wcześniej wyjechać. Trzecie miejsce, warsztat terapii zajęciowej z Goddawi. Wręczenie nagrody poprosimy pana burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka. Miejsce drugie zajmuje warsztat terapii zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego. I kochanie, na koniec miejsce pierwsze zajmuje warsztat terapii zajęciowej z Mrągowa. Ale Mrągowa już pojechało. W tym roku wybierali państwo nagrodę publiczności. O wręczenie poproszę pana Roberta Kopiczko. Dziękuję państwu. Fundatorzy nagrody są Koło Łowieckie Cyranka Mazury Żbik. Pan Robert jest sekretarzem Koła Łowieckiego Żbik. I prosimy przewodniczącego. A nagrodę publiczności w tym roku otrzymała warsztat terapii zajęciowej z Mikołajek. W imieniu koleżanki pragnę podziękować za dzisiejszy dzień, jakże miły, jak co roku. I poproszę panią kierownik w
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego o zabranie głosu. Proszę Państwa, to był bardzo długi dzień, myślę, że może nawet trochę męczący, ale to i dobrze, bo i dłużej zostanie w pamięci. Mam nadzieję, że wyjedziecie Państwo z Węgorzewa z wrażeniami i w sercach, i w duchu, i w pamięci. I na pewno w przyszłym roku na 11 festiwal przyjedzie jeszcze więcej warsztatów. Ja raz jeszcze chciałabym serdecznie podziękować wszystkim obecnym tu fundatorom nagród specjalnych, którzy przyjęli takie zaproszenie z mojej strony i od razu powiedzieli tak, bardzo dziękuję, ogromne oklaski. A sponsorów nie, ja pozwolę sobie króciutko tylko przeczytać, że sponsorami naszej dzisiejszej uroczystości byli Starostwo Powiatowe Węgorzewie, Gmina Węgorzewo, Fundatorzy Gmina Spółdzielnia Samopomoc Polska Węgorzewie, Bank Spółdzielczy Węgorzewie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, SPOEM PSS w Węgorzewie, Kwiaciarnia Parkowa w Węgorzewie, Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z Piecek, PZU Węgorzewo, Piekarnia Krystyny Narbutowicz, Centrum Zaopatrzenia pana Marka Pałki. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim również artystom, którzy tutaj uświetnili naszą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję i chylę nisko czoła Barwom Jesieni. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście z nami i za uświetliliście naszą chwilę swoim repertuarem. Marzenie Markiewicz, która już jest w drodze do Warszawy, niestety nie mogła wystąpić dwa razy, ale będzie z nami jeszcze jak będą kolejne festiwale. Dziękuję bardzo zespołowi Czerewosz, który myślę, że na dniach też sympatycznie dziękuję bardzo wszystkim wolontariuszom, też ich nie ma, było ich 12 z gimnazjum z Węgorzewa i z liceum. Bardzo im dziękuję, musieli niestety o 15 wrócić do szkoły, także myślę, że moje dziękuję gdzieś tam usłyszą. Dziękuję wszystkim pracownikom Węgorzewskiego Centrum Kultury. Na ręce pana dyrektora już złożyłam podziękowania. Pan dyrektor dzisiaj nie mógł być, przepraszam, również jest troszeczkę przeziębiony. Dziękuję mediom, tygodnikowi węgorzewskiemu, lokalnej telewizji internetowej pana Zbigniewa Śmierzyńskiego. Dziękuję państwu Grunwald, pani Justynie i Rafałowi, którzy uwiecznili naszą dzisiejszą uroczystość. Są tutaj z nami i jeszcze będą, proszę państwa, bo my się jeszcze nie żegnamy. Kończy się część konkursowa, przyjemności jeszcze przed nami. Bardzo dziękuję jury. Cieszę się bardzo, że tak bardzo mocno dziękuję. Konkursów. Dziękuję wszystkim rodzicom, opiekunom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję organizatorom, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Empatia. Dziękuję wszystkim pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim. Wykonali ogromną pracę. Konkursowa się kończy. Za chwilę zamkniemy 10. jubileuszowy festiwal. Zapraszam wszystkich na drugą stronę do restauracji Wiarus. Tam za chwilę zjemy obiad, podzielimy się w bardzo również uroczystej atmosferze urodzinowym tortem. Szanowni Państwo, 10. Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych Magiczny Mikrofon uważam za zamknięty. Zapraszam.